Tym razem nie amerykańscy, tylko polscy. A dokładniej, szczecińscy naukowcy dokonali szokującego odkrycia. Według nich połowa Polaków jest zatruta metalami ciężkimi. Na 263 pacjentki, które uczestniczyły w badaniu, tylko 28 kobiet było zdrowych. Co więcej, spośród 76 osób chorych na raka, aż 74 pacjentki były zatrute takimi metalami jak rtęć, ołów czy kadm. Jest to o tyle ważna informacja, że ich obecność w naszym organizmie zwiększa ryzyko zachorowania na raka o 6,5 raza. A skąd w naszym organizmie biorą się te metale? Profesor Jan Lubiński wyjaśnia. Znaczenie ma zatrucie środowiska w przypadku ołowiu, kosmetyki, w których znajdziemy rtęć, a także zatrute morza i oceany oraz kadm, który jest związany z paleniem papierosów, ale nie tylko. No a jak jeszcze uda się w jakiś bezpośredni sposób powiązać to odkrycie z wszechobecnym smogiem, no to mam nadzieję, że walka o czyste powietrze w Polsce nabierze rozpędu. A jedyny ciężki metal, z którym będę miał do czynienia, będzie taki. Jeśli kiedykolwiek wydawało się wam, że Polska to kraj mlekiem i miodem płynący, to, co dzieje się w Kanadzie, musi być współczesnym odpowiednikiem biblijnego Edenu. Ponad 500 kanadyjskich lekarzy strajkuje, ponieważ ich zdaniem zarabiają za dużo. You what? Uważają oni, że część wynagrodzenia, które dostają, można by lepiej zagospodarować. Na przykład przeznaczyć na wyższe pensje dla pielęgniarek albo ułatwić dostęp do usług medycznych. I to jest świetna wiadomość dla lekarzy, którzy ostatnimi czasy w Polsce protestowali. Wskazówka dla was. Uczcie się języka, kupujcie bilet, pakujcie rodzinę i wyjeżdżajcie. Pakuj się, Bronek! Taki fizjoterapeuta średnio rocznie w Kanadzie zarabia 670 tysięcy złotych, co daje nam 56 tysięcy złotych miesięcznie. Zdaję sobie sprawę z tego, że w Kanadzie być może utrzymanie jest droższe, no ale słuchajcie, 56 tysięcy miesięcznie. No i mają jeszcze jedną bezcenną rzecz. Czyste powietrze. Ta sytuacja powinna być alarmująca dla polskich rządzących, no bo co się stanie, kiedy wszyscy lekarze z Polski wyjadą? Kto będzie nas leczył? Doktor Lubicz?